Witam serdecznie, panie i panowie, szczęść Boże dla was wszystkich. Zapraszam na mój kanał ponownie. Jesteśmy dzisiaj na cmentarzu w Toruniu. Na przestrzeni lat pochowano tu wielu wybitnych i znanych ludzi. My, jako ludzie, zawsze oddajemy honor poległym i umarłym oraz ziszczamy i pielęgnujemy ich pamięć. Na owym cmentarzu spoczywa wielu docenionych Polaków, lecz tak samo ludzi z Zabuga, Białorusiny, Ukraińcy, Rosjanie. Tu leży pewien polkownik, Sergiej Birdziajew. Spoczywa w spokoju razem ze swoją żoną, człowiek prawosławny, pochodzenie rosyjskiego, ale on walczył, zmagał się po stronie Polski w polku sandomierskim w 1920 roku. W tym miejscu również spoczywają w pokoju żołnierze Wojska Ukraińskiego, Petliurowcy, czyli Wojska Republiki Ukraińskiej Narodowej. Zaś te ludzie byli sojusznikami Polski i też walczyli po stronie polską w bitwie pod Wisłą. Wiadomo, iż w Toruniu teraz mieszkają studenci, pracownicy narodowości białoruskiej, ukraińskiej, a także gości z Rosji oraz Kazachstanu. Natomiast ludzie z tych krajów już osiedlali się w Toruniu na początku XX wieku. Białorusini w Toruniu pojawili się w okresie 20 lat zeszłego wieku. Oni trafili głównie po internowaniu oddziałów generała Stanisława Bulak-Balachowicza. Ta wspaniała, choć i kontrowersyjna postać nadal jest istotna na tle stosunków białorusko-polskich. Sam generał identyfikował się jako Białorusin, ale miał też polskie korzenie. Walczył po stronie Polski w 1920 roku. Jednak po zawarciu rozejmu pomiędzy II Rzeczypospolitą a ZSRR żołnierze Bulak-Balachowicza zostali internowani. Warto wspomnieć, że wśród nich byli przeważnie Polacy, Białorusini i Rosjanie. W 1921 roku część ich okazała się w Toruniu. W 1920 roku zaś Polacy oraz Ukraińcy razem przelewali swoją krew w bitwie nad Wisłą i tudzież w walkach o Żytomierz, a Kijów. Razem zmagali się przeciwko bolszewików. Ukraińcy i petliurowcy są pochowani w Toruniu i tak samo w Ciechocinku. Zachowali się na razie groby pułkownika Wolodymyra Ciachyna i szeregowego Grigoria Ochoty. Liczba Ukraińców mieszkających w Toruniu osiągała ponad 50 osób. Większość otrzymała obywatelstwo Polski w 1930 latach. Tak samo Rosjan w Toruniu w okresie międzywojennym można było naliczyć około 100, nawet więcej niż Ukraińców i Białorusinów. Podobnie jako Ukraińcy należali do wspólnoty prawosławnej w Toruniu, uczestniczyli w życiu kulturowym, niemalże połowa ich służyła w Wojsku Polskim lub trudniła się w urzędach toruńskich. Warto dodać, że podczas II wojny światowej, w chwili wkroczenia armii radzieckiej do Kujaw, większość z nich została stracona. Osobną grupą byli Ukraińcy-Machnowcy. Nestor Machno to fenomenalna figura historyczna, dość niejednoznaczna, rzecz jasna. Nestor Machno był anarchistą pochodzącym ze wschodu Ukrainy. Jest uznawalny w ukraińskiej oraz rosyjskiej historiografii, mniej uznawalny w polskiej. Machno to dowódca anarchistycznych grup oraz chłopskich powstańców na wschodzie Ukrainy w latach 1918-1921. Mówiąc inaczej, był jeden z liderów ukraińskich grup partyzanckich, czyniących opór przeciwko zarówno Czerwoną, jak i Białą Armią. A teraz jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Broniewskiego. Oto właśnie ten budynek naprzeciwko zajezdni tramwajowej. Kiedyś tu mieścił się Machno, słynny anarchista z Ukrainy, który przecież był też antykomunista, czyli walczył z bolszewikami. Razem z niewielkim oddziałem swoją i żoną mieszkał w tym budynku w 1924 roku. I na pewno w Toruniu nie każdy o tym wie, jednak ta historia jest ciekawa. Szczerze mówiąc, cmentarz ten nie jest w najlepszym stanie. Bez owijania w bawełnę można zaznaczyć, że 30% grobów, zarówno prawosławnych, jak i katolickich, są zapuszczone. Ponadto jeden z krzyżów w ogóle był zepsuty. Chcę apelować do władz miejskich Torunia o zadbanie o to miejsce umarłych.